Powiatowe zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, natomiast miejskie w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w raciborskich szkołach. Z tej okazji, jak zawsze, zarówno miejskie, jak i powiatowe uroczystości miały szczególnie odświętny charakter. Podczas tych uroczystości gościli w placówkach rodzice, samorządowcy oraz parlamentarzyści. Polonez tradycyjnie rozpoczął powiatową ceremonię. Starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda był gospodarzem powiatowego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej w Raciborzu. Tym samym dla dzieci i młodzieży to początek wakacji. Przekazujemy życzenia na te kilkadziesiąt wolnych dni od nauki. Przede wszystkim pogody, korzystania z wszystkich atrakcji, które są do dyspozycji, myślę ciepłej wody, no i przede wszystkim najważniejsze, bezpiecznych wakacji, żebyśmy się we wrześniu zdrowo i cało znowu spotkali na rozpoczęciu. Natomiast gospodarzem miejskich obchodów był prezydent miasta Dariusz Polowy, które odbyły się w raciborskiej podstawówce nr 15. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne i nagrody wszystkim laureatom oraz finalistom konkursów przedmiotowych uczniom szkół podstawowych w Raciborzu. W związku z rozpoczęciem wakacji prezydent przekazał dzieciom i młodzieży życzenia wakacyjne. Aby każdy dzień wakacji był dla Was, młodzi ludzie, dniem szczęścia i takiego pełnego wykorzystania i tego wolnego czasu, ale też swojego czasu, swojego tego młodego życia, tak? Tej młodości, w której jesteście, tej energii, która bije i też czasem odpoczynku niewątpliwie, bo przecież od 1 września dla wielu z Was znowu rozpocznie się rok szkolny, ale o tym na razie zapomnijmy, póki co na razie. Cieszyć się sobą, cieszyć się swoimi znajomymi, kolegami, przyjaciółmi, rodziną, bo to też warto, ale tak jak mówię, nie zmarnować ani jednego dnia, ani jednej godziny z tego pięknego czasu, jakim są wakacje. Tegoroczne wakacje będą trwać do 4 września.